No i znów nastał ten dzień i czas na edukację. Pod jednym z moich filmów dostałem komentarz od kogoś, kto uważa się za weterana tych gier i ten ktoś twierdzi, że za nic nie potrafi ogarnąć, jak działa ten multiplayer. W związku z tym, dzisiaj 5 tipów, wszystkie związane z multiplayerem. I wiem, że dużo ludzi nie lubi multiplayera i myśli, że Soulsy to gra tylko i wyłącznie single player, ale ja mam bardzo odmienne zdanie i uważam to za bardzo unikatowy aspekt tej gry, więc bardzo serdecznie zachęcam do spróbowania. Zacznijmy od najprostszych rzeczy. Więc tip numer 11. By zacząć przygodę z multiplayerem, zaraz po wyjściu z pierwszego lochu musimy odnaleźć krzyż do przyzywania, a na nim znajdziemy przedmioty do podniesienia. Nie martwcie się, jeżeli to przegapicie, to dopóki ich nie podniesiemy, będą one się pojawiać na każdym kolejnym krzyżu. Oprócz podniesionych na początku przedmiotów, potrzebny nam też będzie crafting kit, który kupimy od Kale, by stworzyć Fur Calling Finger Remedy, nie mam pojęcia jak to jest po polsku. Składnikiem potrzebnym do ich tworzenia są kwiatki, które są bardzo łatwo dostępne. Będą one dostępne pod opcją multiplayer, jak i w naszym inwentarzu. Po wytworzeniu musimy ich tylko użyć i czekać na pojawiające się znaki graczy, by ich przyzwać i by pojawili się w naszym świecie. Przyzywani przez nas gracze będą mieli jednak ograniczenia, jeżeli chodzi o ich poziom i ulepszenie broni. W standardowym koopie różnica poziomów to 10 leveli plus 10% naszego poziomu. Więc dla przykładu na poziomie 30 odejmujemy 10 i mamy 20 i wtedy 10% naszego poziomu, więc jeszcze 3 i to znaczy, że przyzywać możemy najniżej level 17. To samo tyczy się przyzywania w górę. To znaczy, że do naszego poziomu dodajemy 10, to daje 40 i 10% naszego poziomu, czyli jeszcze 3, więc najwyższy przyzwany poziom będzie miał 43. Co do ulepszeń broni, to na początku z założenia jest to minus 3 i plus 3 w dół i w górę, a później zmienia się na 4 i 5 w dół i w górę. Jeżeli chcemy być przyzywani, to zasięgi działają w drugą stronę i musimy liczyć od strony hosta. Do tego do jednego z dwóch sposobów wymagana jest interakcja z krzyżami, więc kiedy podejdziemy do niego, wystarczy go użyć i zostaje nam odblokowana pula do przyzywania. Po zrobieniu tego mamy dwie opcje. Jeżeli chcemy zostać przyzwani w danym miejscu, gdzie właśnie jesteśmy, to z opcji multiplayer możemy użyć tego złotego palca. On zostawia znak dokładnie w tym miejscu, gdzie stoimy i pojawi się on w światach innych ludzi. Gdy go zobaczą, będą mogli go użyć i przyzwać nas do siebie. Nie jest to najszybsza metoda, ale jeżeli chcemy grać ze znajomymi bądź ludźmi właśnie tej lokacji, no to najlepszy sposób. Za to jeżeli chcemy grać multiplayer i nie interesuje nas, gdzie konkretnie będziemy przyzwani, to możemy użyć Golden Effigy, który wyśle nasz znak przyzywania do wszystkich takich krzyży, które odkryliśmy. Musicie tylko wiedzieć, że mimo że gra jest zdecydowanie łatwiejsza, jeżeli gramy z kolegą, to mimo to bossy i niektórzy przeciwnicy skalują swoją ilość punktów życia oraz jeżeli będziemy chcieli przejść całą grę razem, to niestety, ale wszystko będziemy musieli robić dwa razy. Najpierw u jednej osoby będącej hostem, a później u drugiej. Do tego najboleśniejsza różnica między single i multiplayerem to fakt, że będąc w trybie multiplayer nie możemy przyzwać torrenta. Tip numer 12. W związku z tym, że możemy chcieć grać z kolegą, to jeżeli wejdziemy w opcję multiplayer, to po prawej stronie zobaczymy hasła. I tu są dwa typy haseł. Pierwsze, czyli multiplayer password, to hasło, które wpisujemy w celu grania z konkretną osobą po wcześniejszym ustaleniu, jakie ono będzie. Jeżeli to hasło jest wpisane jakiekolwiek, to złote znaki przyzywania na podłodze pojawią się tylko od ludzi, którzy mają wpisane dokładnie to samo hasło. Omija też barierę zasięgu poziomów i ulepszeń broni. To nie znaczy, że kolega będzie mógł wszystko wyczyścić z zawiązanymi oczami, bo jeżeli jego poziom wychodzi poza normalne granice, to zaczyna być skalowany w dół. Drugi rodzaj haseł to hasła grupowe czy społecznościowe. Tutaj nie mają one większego znaczenia, ale jeżeli mamy wpisane jakiekolwiek, to w tym momencie, jeżeli pośród ludzi, którzy mają wpisane to grupowe hasło, ktokolwiek pokona jakiegoś większego bossa albo skończy grę, to my dostajemy buffa do znajdowania przedmiotów. Tip numer 13. Jeżeli gracie multiplayer, to czasami niektóre lokacje mogą się wam znudzić albo nie chcecie być przyzywani w miejscach, gdzie, no nie wiem, urzędują gang składy czekające na najeźdźców. W tym celu możecie wejść w mapę, użyć L1, by ściągnąć to menu i wybrać listę puli przyzywania. W tym momencie pojawi się wam lista wszystkich puli, które odkryliście i jednym naciśnięciem przycisku możecie wyłączyć te pule, które się wam nie podobają i nie chcecie, by wasz znak się tam pojawiał. Z tego co wiem, nie działa to jednak na najeźdźców, więc nie mamy wyboru, gdzie najeżdżamy. Numer 14. Jeżeli nie boicie się dostawać w ciry od trzech innych ludzi naraz i męczarnie nie są wam obce, to polecam najeżdżanie.
to kupa zabawy dla ludzi, którzy nie będą zbyt poważnie traktować PvP w tej grze, a chcą być kreatywni. Do najazdów potrzebny jest przynajmniej jeden z trzech przedmiotów. Są to palce, krwawe palce. Na początku dostępne są dla nas tylko jednorazowe warianty tych palców, które możemy kupić u niektórych sprzedawców za dość gruby hajsik. Niestety z każdym najazdem zużywamy jedną sztukę, a mamy ich tu może z 10 czy 20. Najlepszą opcją jest skończenie jednego lub obu questów, które oferują nam inne palce. Pierwszy quest to quest Vare, którego spotkamy zaraz po wyjściu z pierwszego lochu. Pierwszym, co musimy dla niego zrobić, to pokonać dwóch bossów w Stormveil i otrzymać wielką runę, po czym przenieść się do Round Table Hold i pogadać z palcami. Gdy już to zrobimy, to Vare przeniesie się do Lurgi i tu spotkamy go koło tego właśnie kościoła. Jeżeli z nim porozmawiamy i stwierdzimy, że z palcami jest coś nie tak, to da nam on trzy jednorazowe palce i zachęci do ich użycia. Po ich użyciu będzie z nas bardzo zadowolony i da nam kawałek materiału, który musimy zamoczyć w krwi jednej z tych Finger Maidens. Dwie są bardzo proste do zlokalizowania. Jedna jest w lokacji początkowej, dosłownie tam, gdzie zaczynamy grę i siedzi na krześle. Druga jest na północy, w tym oto właśnie kościele w wiosce szaleńców. Gdy już wypełnimy zadanie i wrócimy do niego, to poprosi nas o złożenie przysięgi i dzięki niej otrzymamy ten zakrwawiony palec i możemy zacząć najeżdżać. Drugą opcją jest quest Rai, który zaczynamy właśnie w tej lokacji. Poprosi nas ona o odzyskanie naszyjnika, który ukradł pewien łotr. Gdy to zrobimy i oddamy jej naszyjnik, to w ramach wdzięczności da nam ona zaproszenie do Volcano Manor. By kontynuować ten quest, musimy dostać się do Altus Plateau jedną z dwóch metod. Albo używając windy, albo przez loch. Zależnie od tego, której metody użyjemy, Raja będzie na nas czekać zaraz po tym, jak tam wejdziemy. Wtedy wystarczy z nią tylko porozmawiać i zostaniemy przeniesieni do Volcano Manor. Tu ponownie składamy przysięgę i zaraz po tym, jak dostaniemy klucz, wchodzimy do bocznych pokojów i na tym stole znajdziemy ten palec, który działa dokładnie tak samo jak ten drugi. I tip numer 15. Jeżeli będziecie najeżdżać, to przygotujcie się. Jedyną przewagą, którą mamy w najazdach, to nasze przygotowanie. W Elden Ringu najeżdżać można tylko i wyłącznie ludzi, którzy przyzwali kogoś do swojego świata, albo tych, którzy używają specjalnego przedmiotu do przyciągania najeźdźców. W obu przypadkach zawsze jesteśmy w słabszej pozycji, bo albo gramy przeciwko komuś, kto się nas spodziewa, albo gramy przeciwko wielu ludziom naraz. Jedynymi ułatwieniami dla nas są przeciwnicy w poziomie oraz nasze przygotowanie. Dodatkowo zasięg najazdów to tylko 10% naszego poziomu w dół i 20 poziomów plus 10% naszego poziomu w górę, co oznacza, że zazwyczaj będziemy najeżdżać kogoś, kto ma większy poziom od nas. I w związku z wszystkimi tymi przeszkodami, jednym z najważniejszych punktów jest celowanie w bycie jak najbliżej 60 punktów wigoru. Często dzięki temu, że mamy właśnie 60 punktów, ocalejemy ze skrawkiem życia, a to znaczy, że inwazja jeszcze się nie zakończyła. Dodatkowo powinniśmy mieć wymaksowane flaszki, bo ich poziom ulepszeń, w przeciwieństwie do broni, nie wpływa na nasz zasięg do inwazji. A jeżeli jesteśmy najeźdźcą, to nasza maksymalna ilość flaszek to połowa tego, co mamy normalnie. Przez to, jak działa zasięg, którym możemy najeżdżać, najlepiej zatrzymywać się na konkretnych poziomach, by celować w konkretnych ludzi i konkretne obszary. Jedne z najpopularniejszych poziomów to 30 plus 0 bądź 30 plus 3, 60 plus 12, później 70, 80 plus 17 i 90 plus 25. Po przekroczeniu 90 poziomu zahaczamy o tak zwaną metę, więc 125 i nie ma sensu zatrzymywać się niżej niż 125. Po dojściu do mety mamy też opcję iść wyżej do 139, 150 albo nawet 200. Im dalej, tym większy zasięg, ale też więcej spamu L2. Przez to, że ograniczamy się poziomem, powinniśmy zoptymalizować nasz build. Tutaj też liczy się trochę wybór klasy początkowej. Jeżeli będę chciał grać magią i tylko wyłącznie magią, to powinienem zaczynać grę Astrologerem albo Prisonerem, dlatego że oni mają najlepiej rozmieszczone statystyki, tak, bym nie musiał się ograniczać. Do tego wszystkiego przydaje się też znajomość poziomów, wiedzieć gdzie uciekać, kiedy walczyć, kiedy nie, no i bycie gotowym na ból. Także tyle to dziś ode mnie i naprawdę zachęcam, spróbujcie multiplayera. Jeżeli wam się podobało, to na dole jest przycisk subskrypcji i dzwonek, a mnie znajdziecie prawie codziennie wieczorem na Twitchu. Trzymajcie się ciepło, ciasno i bezpiecznie i zobaczymy się następnym razem.